Leszczyńscy radni spotkają się na 28. sesji Rady Miejskiej w najbliższy czwartek, 17 września o godzinie 13. W programie sesji kwestie upamiętnienia 300. rocznic garnizonu Leszno, polskiej policji w Lesznie i administracji państwowej. Tradycyjnie już znalazły się punkty dotyczące zmian w budżecie. Oprócz tego radni pochylą się nad planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Dożynkowej, Henrykowskiej i granic miasta. Wśród tematów sesji znalazło się także nadanie nazwy wiaduktu na ulicy Wilkowickiej, który nosić ma nazwę stulecia powrotu Leszna do macierzy. Po ostatniej terenowej komisji związanej ze spacerem po Starówce i poznawaniem jej problemów, radni zmieniać będą gminny program rewitalizacji miasta Leszna na lata 2017-2027. Sesja będzie w całości transmitowana online na stronie Sesja Leszno i retransmitowana w telewizji Leszno.